Halo, halo! Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to przypominam, żebyś zostawił subskrypcję kanału, łapkę w górę i oczywiście daj znać koniecznie w komentarzu, na jakie ty przynęty łowisz i czy znasz przynęty Fish Bay. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Warsaw Fishing Team. Dawno mnie nie było, ale trochę rzeczy było. Byłem za granicą, na wyjeździe, na wakacjach. Byłem w Hiszpanii na Fuerteventurę, byłem też potem chory, potem zdarzył się wypad na zawody, więc troszeczkę tego się nazbierało. Trzeba było też w pracy troszeczkę nadgonić tematów, tak żeby jesień stała pod znakiem zapytania wędkarstwa. I mam nadzieję, że tak będzie, ale do rzeczy. Witam was wszystkich, bo trochę ludzi przybyło. Trochę filmów nie było, ale już nadrabiamy zaległości. Mam troszeczkę materiałów do sklejenia, a dzisiejszy materiał będzie pierwszym materiałem od ponad miesiąca czasu. Dlatego wszystkich serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę, no i oglądania do końca, bo powiem wam tak. Dzisiaj będę wam opowiadał o przynętach Fish Bay, które już widzieliście na moim kanale, które łowią i nie ma tutaj w ogóle żadnej dyskusji. Palmarek robi znakomitą robotę, tworząc te przynęty z pasją, tworząc te przynęty z zaangażowaniem i tworząc te przynęty z dużym doświadczeniem wędkarskim. Nie ma co ukrywać, które jest po prostu do tego potrzebne, bo bez doświadczenia można sobie zrobić projekt, odlać tą gumę i tyle. A te naprawdę przynęty są z pomysłem wykonane, kolorystyka jest bardzo dobra, typowo okoniowa, bo te przynęty są głównie okoniowe, ale zdarzają się również i przyłowy w postaci szczupaków, boleni, kleni, sandaczy. Także przynęty uniwersalne, ale głównie tak naprawdę okoniowe. Nie będę przedłużać i przechodzimy od razu do rzeczy. Ze mną na łodzi są zawsze pudełka od Fish Bay'a. Jest troszeczkę tego. Ja wam pokażę tylko i wyłącznie te przynęty, które najbardziej mi się sprawdzają i które z czystym sumieniem, z ręką na piersi polecam wam. Do tego dojdzie szczególna paczuszka. Paczka tak naprawdę zapakowana jeszcze przez pana Marka, ale nie mam po prostu czasu wrzucić tych przynęt do pudełek i tak to ze mną jeździ, ale tu są, o, w tej paczuszce są naprawdę przynęty petardy, które no są sztosami, po prostu sztosy, kabanosy, wszystko, jedziemy z tematem, jedziemy z pierwszą gumą, także zapraszam do oglądania. Halo, jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to przypominam, żebyś zostawił subskrypcję kanału, łapkę w górę i oczywiście daj znać koniecznie w komentarzu, na jakie ty przynęty łowisz i czy znasz przynęty Fish Bay. No dobrze, przechodzimy do największego pudełka, pudełko obustronne, wszędzie wypełnione przynętami od Fish Bay'a. Przejdziemy do przynęty numer 1 na okonie, co widzieliście w moich materiałach wcześniejszych. I w sumie chciałbym zaznaczyć, że z przynęt Fish Bay'a korzystam już drugi lub trzeci sezon. Musiałbym zerknąć na swoje materiały, ale wydaje mi się, że drugi sezon. W tym sezonie dosyć mało łowiłem tymi przynętami w okresie największego żerowania okoni, ale największe żerowanie jeszcze jest przed nami, więc na pewno będę na to łowił. Z racji tego, że testuję sobie różne przynęty, to troszeczkę Fish Bay'e poszły w odstawkę, ale to tylko i wyłącznie ze względu na to, że nie mam po prostu czasu łowić wszystkiego na wszystko. Przechodzimy do pierwszego modelu, jakim jest rybka. Oczywiście wszystkie wam przebitki zrobię z tymi przynętami, tak żebyście widzieli je dokładnie. Jest to jaskółka z korpusem od tanty, ja to tak nazywam, czyli żeberkowany korpus,
leciutki, malutki, na końcu ogonek jaskółkowy i elegancko to się sprawdza na okonie. Kolory, jakie najbardziej mi się sprawdzają, no to taka ochotka, to co przed chwilą wam powiedziałem. Już pokazuję wam, o, super kolor zielony, tylko z tym zielonym trzeba uważać z innymi gumami, bo naprawdę bardzo zabarwia inne gumy, ale to jest super kolor. Ja już też mam bardzo dużo braków związanych z kolorystyką, także nie jestem w stanie wam wszystkich kolorów powiedzieć. Herbatka jest też elegancki, jest to taki żółty kolor, troszeczkę jest brokatu w nim i to jest petarda kolor, naprawdę. W międzyczasie sobie będziecie, jak ja sobie będę opowiadał, to w międzyczasie puszczę wam jakieś tam przebitki z innych, z poprzednich moich filmów, tak żebyście widzieli po prostu czarno na białym, że te przynęty łowią i ja wam w ogóle nie mam zamiaru ściemniać co do po prostu tych przynęt, bo mi za to nikt nie płaci. Ja to testuję to dla siebie, testuję to dla was, tak żebyście wy też mogli sobie zobaczyć, co to są za przynęty, bo wielu z was na pewno nie wie, co to są za przynęty, a naprawdę są to przynęty bardzo, bardzo dobre, bardzo, bardzo łowne i chyba z tego, co pamiętam, nie są jakieś drogie. Na pewno jesteście w stanie sobie wejść na stronę fishbay.com, ale link na pewno znajdziecie w opisie. Kolejnym kolorem jest to kolor fioletowy, czyli wszyscy okoniarze, którzy łowią naprawdę dużo tych okoni, łowią duże okonie, to kolor fioletowy na pewno jest wam dobrze znany. Bardzo ważna rzecz, na tą gumę, czyli na jaskółkę, to się nazywa rybka. Złowiłem swojego największego okonia w Narwi, chyba z tego co pamiętam miał 38,5 cm, coś takiego, ale naprawdę był potężny, potężny garbelan, który dał mi naprawdę bardzo dużo frajdy. Pamiętam, złowiłem go w dniu wędkarza, czyli tam w czerwcu, sobie możecie zobaczyć na przebitkach i na pewno to widzicie, że no po prostu w pysku miał tą właśnie oto przynętę. O, ładny okoń, o, ładny. Dawaj, podbieram. Ale ładny nas, bez kitu. Ale wielki. Co to jest? Zobacz. Jest. Ja. Piękny! Patrzcie sami! Ole petarda! I na co? Zobaczcie na co! Fishbay! Przynęta od Fishbay! Piękny, nastrój! Ale pięknie, słuchaj. No ciekawe ile ma. Kolejną przynętą, która bardzo dobrze mi się sprawdza, jest to przynęta taka a la tanta. Bardzo podobna do tanty, tylko ogonek jest po prostu wydłużony. I ten ogonek naprawdę robi robotę. Zobaczcie, ja prawie nie ruszam ręką, a ten ogonek dynda. To jest niesamowite. I są to przynęty wykonane z bardzo dobrego silikonu, ze względu na to, że no, na jedną przynętę, wiadomo, panowie i panie, wiadomo, że wszystko zależy od brania ryby, ale na tą przynętę jestem w stanie więcej wyciągnąć niż na zwykłą, oryginalną tantę. Dlaczego? Dlatego, że jest wykonana po prostu z jakiegoś innego silikonu, bardziej trwałego. No i pierwszym tutaj kolorem, jakim mogę wam powiedzieć i śmiało wam pochwalić, jest to taki Motor Oil. Elegancki naprawdę kolor, zielony, jak sobie weźmiecie pod światło, to jest to Motor Oil, a zwyczajnie jest to zielony kolor. No mega robotę robi, uwielbiam te przynęty i jeżeli jesteście w okresie zimowym i szukacie okoni,
no już przygotowujących się do tarła, ja raczej już takich nieżerujących na maksa, nieodpalonych, to główeczka 1-2 gramy i elegancko jesteście w stanie połowić okoni, co pokazała nam ta zima, gdzie byłem na przykład siwym, siwy nic nie łowił i w pewnym momencie ja zakładam fishbaya i nagle otwiera nam się woda. No przynajmniej petardę ja zawsze będę je chwalił, bo naprawdę od kiedy zacząłem łowić na fishbaya, zacząłem łowić dużo, dużo więcej ryb i na pewno one pokazały mi, że te ryby są w tej wodzie, bo wielu z nas mówi cały czas, że nie ma ryby, nie ma ryby, nie ma ryby, ale uwierzcie mi, kupcie sobie te przynęty i zobaczycie, jaka jest różnica, jeżeli będzie chodziło o wasze wyniki. I tak samo tutaj kolorystyka, to się nic nie zmienia, czyli ochotka czerwona, to jest super kolor w zimę, fioletowy, no to wiadomo, ten motoroli, który wam powiedziałem przed chwilą, ale jest herbata, ale jest jeszcze taki kolor, ja go w rybce nie miałem. Muszę zobaczyć, jaki to jest kolor, bo nawet nie wiem, jak to nazwać, ale pokażę wam zaraz w przebitkach taki oto kolorek, super kolor na czystą wodę, gdzie te okonie po prostu się przyglądają tym naszym przynętom i bardzo elegancko to gra. Jeżeli już jesteśmy przy tym pudełku i jeżeli już mówimy o łowieniu okoni w zimę, ja osobiście na to nie łowię, ale mam znajomych, którzy na to łowią. Jeżeli chodzi o zimowe łowienie leniwych okoni, bardzo często stosujecie wy, bo ja nie, dropshota. Jeżeli chodzi o dropshota i łowienie na przykład w sumie to też późno jesiennych sandaczy na dropshota, bardzo fajną, jest to przynęta boleń, zakłada się ją na hak normalnie do tego, do dropshota, tylko nie nakłada się górą grzbietem, tylko bokiem i ta przynęta, zobaczcie, jak ona pracuje pięknie i właśnie tym boleniem możemy sobie spokojnie obławiać właśnie dropshotem. Kolorystyka taka, jak i w poprzednich. Chyba wszystkie gumy są w takiej samej kolorystyce. Odsyłam was na stronę Fishbaya. Link znajdziecie w opisie, gdzie możecie sobie zobaczyć, przefiltrować to wszystko i po prostu dobrać odpowiednie gumy i odpowiednie kolory pod swoje łowienie. Kolejne pudełko i kolejne zajebiste gumy od Fishbaya. No, też nie będę ukrywał, ale zbliża się okres jesienny, zbliża się okres wielkiego żerowania okoni. No i te żerowanie będzie, wszystko zależy, wiadomo, od pogody, ale styczeń, luty, też jeszcze te okonie bardzo dobrze reagują i w tym okresie takim właśnie przejściowym, czyli z jesieni do zimy, nawet bym powiedział, no zimowym, przynajmniej kalendarzowo zimowym, bardzo dobrze, ale to mega zajebiście dobrze sprawdzają się nam przynęty raczki. Super, na nie połowiliśmy kilka razy na Wiśle i to naprawdę grubych okoni i powiem wam tak, w jednym miejscu to ludzie to nas chcieli chyba pozabijać, jak się patrzyli, bo oni nic kompletnie nie łowili, a my raczek, pyk i grał nasz hamulec non-stop, naprawdę złowiliśmy przeokrutnie wiele okoni, wiele ryb. Zdarzają się też przyłowy w postaci, nie wiem, jakiejś mewy czy coś, ale to już tak na marginesie. No i tak samo, raczki my je zbroimy w różny sposób, ale najczęściej łowimy po prostu na jig-riga. I czy to ja, czy to Michał, czy siwy, łowimy je na jig-riga. Czyli co, zwykły haczyk, bez obciążenia, zakładamy na tą gumę, przewlekamy to oraz do agraweczki, a na samym końcu ciężarek, elegancko się sprawuje. No i oczywiście szuranko i jeszcze raz szuranko, ze względu na to, że raki po prostu żyją na dnie, tak? Ja raka nie widziałem, nie słyszałem, żeby ktoś łowił rakiem w toni. Tutaj z tych, co nam się sprawdzało, no to wiadomo, fioletowy kolor. I mamy jeszcze taki kolor, taki ciemny, ciemna zieleń,
I te czułki są takie już bardziej wyblakłe. Bardzo fajny kolor. Tutaj możecie sobie zerknąć, tutaj wam puszczę teraz w tym momencie przebitki z poprzedniego filmu, gdzie naprawdę połowiliśmy tych okoni na te raki. No i oczywiście przychodzi wiosna i też na wiosnę też trzeba mieć fishbaya jakiegoś w swoim arsenale, w swoim pudełku. Jest to ważka. Ważka, bardzo dobrze wykonana, dużo szczegółów, wszystkie nóżki, które robią naprawdę dobrą robotę, bo czasami nawet jeżeli byśmy ją puścili bez obciążenia, to ona oczywiście tam troszeczkę utonie, ale też będzie pozostawał ślad na tej tafli wody. Także przy łowieniu kleni, przy łowieniu okoni w wakacje na wiosnę jak najbardziej się sprawują. Mam takiego kolegę Kamila, którego będziecie widzieli na następnym filmie z zawodów, którego też mogliście widzieć na filmach z kleniami, i on na to łowi. Łowi na te ważki, podarowałem mu kilka tych ważek i łowi na te ważki. On ogólnie bardzo lubi łowić na robactwo, ja jednak robactwa jakoś tak nie podchodzi mi, jakoś tak nie mam jakichś tam nie wiadomo jakich efektów. Wiadomo, coś tam łowię, ale jest to rzadko i musi po prostu żerować ryba na tym, żebym to założył. Nie jest to przynęta pierwszego wyboru, ale jest to na pewno dobra przynęta. No bo jeżeli moi ludzie, że tak powiem, z mojego otoczenia łowią na to i mają jakieś efekty, no to jak najbardziej polecam to wam. Kolejne pudełko, kolejne przynęty. I tutaj mam w tym pudełku przynęty typowo zawodnicze. Typowo zawodnicze dla ludzi, którzy jeżdżą na zawody i łowią niestety, ja to całe życie powtarzam, niestety łowią tym zasranym bocznym trokiem. Dla mnie to nie jest łowienie, ale dla nich to jest łowienie. Jest taka przynęta, której niestety, ale nie wiem jak się nazywa, bo nigdy się tym nie interesowałem. Jest to taki oto robaczek. Przedłużona tanta, bo ja takie wszystkie żeberkowe rzeczy nazywam tantą, ale te żeberka nie są takie tak rzadko, że tak powiem, inaczej, ten korpus tej przynęty nie jest tak rzadko żeberkowany, tylko to jest non-stop żeberko koło żeberka, żeberko koło żeberka, i na samym końcu jest taki twister. Bardzo fajna przynęta, tutaj mam ją w kilku tylko kolorach, bo dostałem na testy od pana Marka. No i jest to zielony kolor, ten Motor Oil, to jest petarda w ogóle kolor. Jakbyście zobaczyli go na żywo, to jest to butelkowa zieleń, jak nie patrzycie pod słońce, normalnie jak patrzycie, a jeżeli weźmiecie pod słońce, no to Motor Oil jak się ma, no. Elegancka przynęta, kolor top kolor. I te przynęty, jeżeli ktoś mówi na bocznego troka, to i z czystym sumieniem polecam. No ja mam w razie czego, jeżeli coś by mi odwaliło, ale są to raczej przynęty takie, że po prostu na nie nie łowię, ale swego czasu łowiłem, jeżeli tam założyłem bocznego troka, co bardzo, ale to bardzo rzadko robię, na 100 wyjazdów założę tylko raz tego bocznego troka. Kolejną przynętą, zimową przynętą, też nie mam pojęcia jak się nazywa, jest to takie coś. Takie coś ma bardzo krótki korpusik, dosłownie pół centymetrowy, i odchodzą od tego trzy nóżki. To pracuje super w wodzie, super. Każda ta nóżka, każda ta z nóżek odchodzi na inny, w inną stronę, i każda z tych nóżek pracuje, co w zimę wabi znakomicie okonie. Łowiłem tym w tamtą zimę. Tutaj sobie możecie zobaczyć okonia jakiegoś tam pierwszego lepszego, którego złowiłem na tą przynętę, i jak najbardziej z czystym sumieniem polecam. Polecam też również, jak już jesteśmy przy tym pudełku, to polecam również kijankę. Kijanka na wiosnę, rewelacyjna robota. Jeżeli zobaczycie już wylęk żab, to sobie możecie założyć taką kijankę. Też kilka ryb na to wyjechało. Bardzo dobrze sprawuje mi się w naszych warszawskich jeziorkach, takich parkowych, ze względu na to, że tam jest dużo po prostu żab. Jeżeli jest ten wylęk, to ten okoń żeruje na tych żabach, no bo tego jest po prostu
multum, wiecie o co chodzi. Jedna żabka składa milion tych jajeczek, z tego pół miliona się wykluwa. No i w tym momencie przechodzimy do mojej najbardziej ulubionej paczki. Do moich najbardziej ulubionych chyba gum. Oczywiście zaznaczę, że najwięcej ryb dały mi rybki, czyli ta jaskółka, którą wam powiedziałem na samym początku, to ona mi na pewno dała najwięcej ryb, bo to była pierwsza przynęta, na którą łowiłem tutaj. O, patrzcie, katalog. Katalog mamy i już wam mówię, jak się nazywała tamta ryba. Nie ma tego. No ale no, to na pewno jest na stronie internetowej, bo to nie może być, że nie będzie tam tej przynęty. Zdjęcie katalogu też wam mogę wrzucić, sobie zobaczycie, jak to wygląda. Piękne kolory, wszystkie kolory są pokazane. Cały ten katalog pewnie jest też dostępny na stronie internetowej. Jeżeli nie, no to tak jak mówię, wrzucę wam to na sam koniec filmu, tak żebyście mogli sobie tam zatrzymać i sobie popatrzeć na to. Ciekawe, nawet widzicie, nawet nie wiedziałem o tym, że mam takie coś. Ciekawe. No dobra, ale wracając do rzeczy. Ostatnia paczka. I to są przynęty, przynęty nowe. Nowe, ale widziałem je już w internecie, że ludzie na nie łowią, na jakichś tam grupach. I proszę Państwa, sytuacja wygląda następująco. Z tego co pamiętam, są one w dwóch dostępnych rozmiarach. Ja mam tutaj rozmiar 6,5, ale chyba z tego co pamiętam jeszcze jeden był. Tak, i był jeszcze jeden, czyli rozmiar mazowiecki. Rozmiar mazowiecki. To jest chyba 2 cale, ale pokażę wam po prostu na większej gumie, jak to wygląda, ze względu na to, że po prostu będzie to lepiej widoczne. Warto zaznaczyć, że są to przynęty pływające, czyli zbroimy sobie w krótki haczyk, w krótką główkę dźwigową, w krótki haczyk i jesteśmy w stanie zostawić tą przynętę na dnie w taki sposób, żeby ogonek unosił się elegancko do góry. I teraz tak, nie wiem czy to będzie widać na filmie, ale w tych przynętach, w przebitkach może będzie lepiej widoczne, w tych przynętach znajdują się, to jest tak naprawdę duża tanta. Ma dodatkowe takie z boku takie kuleczki, które właśnie powodują tą pływalność tej gumy. Prawdopodobnie są wypełnione powietrzem, tak samo jak i ogon tej gumy. Ale nie wiem, to już trzeba by było dopytać pana Marka, ja tylko mogę się domyślać, no bo nie jestem przy produkcji tych gum, też mi nikt nie, że tak powiem, nikt mi tego nie powiedział, to są tylko i wyłącznie moje osobiste spostrzeżenia. Bardzo dobra przynęta. W tym sezonie naprawdę dużo na to połowiłem. W sezonie tamtym na jesień Michał elegancko, ale to naprawdę elegancko połowił na to okoni na Mazurach i to grubych okoni, które możecie sobie teraz zobaczyć. Wam powiem tak, ta guma powoduje takie refleksy w wodzie. Te właśnie takie włoski tutaj z boku, one są i one powodują takie refleksy, że no ja nie widziałem innej gumy. To jest jedyna taka guma w swoim rodzaju, która ma takie możliwości, wykonuje takie akrobacje w wodzie i zainteresowanie ryb jest naprawdę mega zajebiście duże, i ona występuje, tak jak powiedziałem wcześniej, w dwóch rozmiarach, czyli 6,5 cm. To jest już taka solidna jesienna guma, ale chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli ktoś łowi na takie przynęty takiego typu sandacze, to jak najbardziej według mnie ta przynęta się sprawdzi, bo nie dość, że będzie robiła te dodatkowe refleksy, to jeszcze będzie, jest to po prostu rozmiar 6,5 cm, jest to chyba taki odpowiedni do sandaczowania już rozmiar i sandacze sobie na tym
myślę, że mogą w to walić, nie mówię, że niemiłosiernie, ale myślę, że mogą na tym żerować. No i oczywiście ten mniejszy rozmiar, czyli bardziej przeze mnie zakładany, 4,5 cm, a drugi rozmiar to jest 4,5 cm i to się nazywa robak hair, czyli robak z włosami, jak najbardziej mówię, sztos, petarda, łowiłem na to szczupaki, łowiłem na to okonie i jak najbardziej ryby na to reagują. Jeżeli ktoś łowi na tanty, zaznaczę to jeszcze raz, jeżeli ktoś łowi na tanty, warto sobie poświęcić troszeczkę więcej czasu i przetestować te przynęty, a uwierzcie mi, że dużo czasu nie będziecie potrzebowali na testy, bo wystarczy kilka wypadów, żebyście już mieli jakieś ryby, jak nie na pierwszym wypadzie, to na drugim czy na trzecim wypadzie. Także z czystym sumieniem polecam, jeżeli chodzi o łowienie okoni, no bo nie ma co ukrywać, ale zbliża się doskonały czas na to, żeby właśnie te przynęty sobie przetestować. Także nie będę więcej przedłużał, robię przebitki, widzimy się w następnym materiale. Przypominam, ci co zostali ze mną do końca, ci co troszeczkę mniej oglądali tego materiału, zapraszam do subskrypcji, zapraszam nowych do subskrypcji, komentujcie, lajkujcie, podawajcie dalej. W nowym sezonie, czyli tak jakby nowy sezon, ja to zawsze powtarzam, że jest sezon od jesieni do jesieni, w nowym sezonie jesiennym na pewno na to połowimy, ale chciałbym wam powiedzieć, że wy musicie to przetestować. Jeżeli testowaliście te przynęty, jeżeli łowiliście na te przynęty, koniecznie dajcie znać w komentarzach, co na ten temat sądzicie. A jeżeli ty nie łowiłeś na te przynęty, to serdecznie zachęcam cię do łowienia na nie, bo są naprawdę petarda. Trzymaj się, cześć!